Natomiast bardzo wielu ludzi znam z własnego doświadczenia, którzy byli libertarianami w momencie, kiedy dostają dobrą propozycję pracy na etacie, to stają się natychmiast etatystami. No, mamy obraz społeczeństwa z jednej strony w okresie przedpaństwowym wojującego, czyli takiego barbarzyńskiego, a z drugiej strony za chwilę mamy obraz społeczeństwa, które wznosi się na wyżyny. Niektórym krajom, niektórym narodom udało się przerobić po prostu ten wynalazek z zamierzchłych czasów, wynalazek jednak opresyjny i eksploatacyjny. Dzień dobry. W dzisiejszym Dzień dobry. programie z serii Co warto czytać witam autora już wielu książek Tomasza Janusza Ulatowskiego. Witaj. Dzień dobry Państwu, witam Państwa, witam Ciebie, Janie. Wielu książek, bo dwóch. Bo dwóch, no ale wiesz, one są, ja tutaj pokażę okładkę może właśnie, och, ciężko to widać. Etatyzm i inne zarazy, i podobne, podobne zarazy. I podobne, podobne zarazy. Tak, ja ciągle to mylę, także ty, no tutaj nie, środki... Podobne dlatego, że powiązane z głównym problemem. Z głównym problemem, tak. W każdym razie porozmawiamy sobie o tej książce. Mówisz, że to jest twoja druga książka. Obie są, powiedziałbym, takimi masywnymi fundamentami serii Biblioteka Rządzących i Rządzonych, bo pierwsza, dla przypomnienia, to była... Ukryta nikczemność, kto traci, a kto zarabia na... Kto zyskuje, a kto traci na inflacji. Na inflacji, tak. No i właśnie zrobiło się dosyć tak, ja bym powiedział, językiem popularnym, ale w stylu naukowym, czyli książka, odwołania, źródła, to wszystko doskonale sprawdzone. Także no to tytułem wprowadzenia książka została wydana w lutym tego roku, także jest świeżutka. W tej chwili robi się audiobook, niedługo będzie dostępny. W każdym razie ona już jest dostępna w sprzedaży i też niedługo w kwietniu, to będzie prawdopodobnie w okolicach 11 kwietnia, planujemy wieczór autorski w księgarni Multibook wieczorem o 18, ale to jeszcze będziemy Państwa informowali. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany właśnie osobistym spotkaniem z autorem, no to zapraszamy. Pierwsza twoja książka była bardzo ważna, bo rozkładała inflację na czynniki pierwsze. To był takie naukowe podejście właśnie do tego zagadnienia. No i dostarczyłeś fundamentu. Ktoś, kto ją przeczyta, to dokładnie wie, co to jest inflacja, potrafi się poruszać w tym temacie. Powiedz mi, dlaczego ta druga książka jest też równie ważna? Ta książka przede wszystkim ma zwrócić uwagę na czytelnika, na zagrożenie, jakie niesie dla naszych praw podstawowych etatyzm, czyli postępujący rozrost państwowego władztwa, ogarniający coraz to nowe dziedziny życia publicznego, poprzez który rządzący próbują układać nawet nasze życie rodzinne i osobiste. Im więcej regulacji urzędowych, państwowych w różnych obszarach naszego życia, tym mniej miejsca na nasze inicjatywy, tym stopniowo jesteśmy coraz bardziej rugowani z wolności naszych wyborów, czyli krótko mówiąc, jesteśmy stopniowo zniewalani. Etatyzm docelowo prowadzi do zniewolenia i do pozbawienia człowieka własności. Tytuł etatyzm wywodzi się bodajże od słowa francuskiego l'état, czyli państwo. I tak to chyba należy rozumieć. Tak, powiedz mi, dlaczego właśnie jest taki tytuł? Dlaczego jest etatyzm i podobne zarazy? Dlaczego jest etatyzm i podobne zarazy? Bo po pierwsze, no, sam etatyzm, tak? Skąd ta nazwa? Ludziom kojarzy się etatyzm z pracą na etacie. No i bardzo słusznie, dlatego że w ramach etatyzmu państwo rozbudowuje swoje struktury, tworzy agencje, tworzy urzędy, zatrudnia kolejnych urzędników, no, czyli tworzy etaty. Tak można sobie kojarzyć etatyzm, ale generalnie
Jest to upaństwawianie różnych dziedzin życia, które, różnych obszarów, które normalnie byłyby domeną ludzkich aktywności, ludzkiej twórczej aktywności. Słowo etatyzm wywodzi się bezpośrednio od słowa państwo. Tak jak tutaj zauważyłeś, francuskie słowo l'état to jest państwo. No, z angielskiego też statyzm, etatyzm, od słowa state, czyli państwo. Natomiast tytuł etatyzm i podobne zarazy. Etatyzm jest zarazą, jest chorobą. Ja bym powiedział, że chorobą genetyczną, dlatego że wiąże się z pierwotną koncepcją państwa. My uważamy, że państwo to jest właśnie taki błąd myślenia, błąd założenia wielu ludzi, może nawet większości. Ja się boję tego, że większości. Że państwo zostało wymyślone i stworzone dla naszego dobra, po to, żeby nas uszczęśliwić. Dlaczego my tak myślimy? Bo my wyrośliśmy w pewnym układzie. Nam po prostu nas nauczono, że to jest dla naszego dobra i od ponad 200 lat, ponad 200 kilkudziesięciu od epoki oświecenia, lansowano jako najbardziej prawdopodobną koncepcję powstania państwa tak zwaną teorię umowy społecznej Jana Jakuba Rousseau i Tomasza Hobbesa. Ta teoria, krótko mówiąc, głosiła, że państwo jest owocem dobrowolnego porozumienia się ludzi dla stworzenia lepszej organizacji życia zbiorowego, w ramach którego lepiej będzie, skuteczniej będzie można stawić czoła wielkim zagrożeniom, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. No i tu społeczeństwo w tej teorii jest przedstawione jako takie dojrzałe, nastawione pokojowo, chociaż sami autorzy tej teorii, Hobbes i Rousseau, zaprzeczają sobie, bo gdzie indziej piszą, że w okresie przedpaństwowym społeczeństwo żyło w tak zwanym stanie natury, który to stan natury autorzy definiuje jako stan wojny wszystkich ze wszystkimi. A więc mamy raczej tu w tych słowach opis społeczeństwa prymitywnego, agresywnego, a w teorii umowy społecznej nagle społeczeństwo, tak jak pisze Hobbes, zrozumiało, że bardziej mu się opłaca żyć w pokoju niż w stanie wojny. No, co było tym momentem i dlaczego akurat zrozumiało, że bardziej opłaca się pokój? Poza tym no, mamy obraz społeczeństwa z jednej strony w okresie przedpaństwowym wojującego, czyli takiego barbarzyńskiego, a z drugiej strony za chwilę mamy obraz społeczeństwa, które wznosi się na wyżyny i konstruuje jakiś skomplikowany projekt. No, ja nie chcę nikogo urazić, ale olbrzymia masa ludzi, bo to musiało być liczne społeczeństwo, które aż czuje potrzebę tworzenia państwa, jest w stanie, no, duża masa ludzi nie jest w stanie wykreować jakiegoś konstruktywnego projektu. No, może oni tam gdzieś wybrali swoich przedstawicieli, no, ale to znowu musieliby funkcjonować na wyższym poziomie demokracji i wyższym poziomie no, ucywilizowania i organizacji. To się nie dzieje nagle, czyli oni już jakby są państwem, zanim stworzyli państwo. Ja nie chcę podważać tej teorii, ja jestem tylko skromnym autorem książki, sam dochodzę. Może jeżeli tak powstawało państwo, to myślę, że to była mniejszość przypadków. Może tak powstała Szwajcaria. Może tak powstała Szwajcaria w drodze takiego porozumienia państwowe, które chciały się bronić przed wchłonięciem przez sąsiednie monarchie. Ale raczej my, wiedząc już więcej o historii, o te 200 lat, 200 kilkadziesiąt lat, wiemy, że historia to jednak jest jeden wielki ciąg podbojów. Bardziej chyba są prawdopodobne takie teorie, jak chociażby teoria podboju i przemocy Ludwika Gumplowicza. Ja piszę trochę o tych teoriach w pierwszym rozdziale, jeżeli kogoś to nudzi, może to pominąć, ale na przykład w 1972 roku miało miejsce takie bardzo ciekawe wydarzenie. Pojawił się esej w USA popularnego publicysty i ekonomisty wolnorynkowego Murraya Rothbarda, w
którym on się bezlitośnie rozprawia z tego typu pokojowymi koncepcjami powstania państwa, pisząc, że absolutnie państwo jako forma organizacji społeczeństwa nie powstało w myśli jakichś humanitarnych ideałów, ale zwyczajnie jako forma zorganizowanej, długotrwałej eksploatacji podbitych społeczeństw i terytoriów. On napisał dosłownie, że powstała jako forma zorganizowanej grabieży i wyzysku na potrzeby podbojów i oraz zwykłej grabieży, zwykłego bandytyzmu. O, to są dosłownie jego słowa. I wiele wskazuje na to, że większość państw właśnie w taki sposób powstała. On opisuje, no, dla mnie no, niepodważalny, bo o tym mówi przecież historia, model, kiedy zwycięski władca na podbitych terenach wśród ludności tubylczej osadza swoich ludzi, swoich namiestników po to, żeby eksploatowali społeczeństwo, nakładając trybut, ściągając daniny, żeby eksploatowali bogactwa tych terenów naturalne. No i z czasem tam dzielili grunty na działki po to, żeby napływała też renta gruntowa. Chodziło tylko o to, żeby tę eksploatację uczynić stosunkowo mało kosztowną, żeby niezbyt często trzeba było zbrojnie tłumić ewentualne powstania i zrywy. Dlatego trzeba było ludziom, ludności tubylczej stworzyć jakieś pozory korzyści. No, po prostu dać im erzac wolności, dać im erzac własności prywatnej nawet. No i oczywiście do tego no, własność prywatna będzie powstrzymywać, bo łatwo można ją stracić w razie jakichś tam działań wojennych, zamieszek i tak dalej. No i do tego stworzyć jakiś dobry przekaz propagandowy, można powiedzieć tak trochę językiem potocznym, taki kit propagandowy, gdzie ludzie ci uwierzą, że to, co się stało, będzie takim krokiem cywilizacyjnym, taką dziejową koniecznością, postępem, że układ, w którym teraz będą żyli, będzie dla nich korzystniejszy niż ten, w którym tkwili wcześniej. No, oczywiście trzeba będzie ich też czymś przestraszyć, na przykład, że jeżeli nie poddadzą się tej władzy, to grożą im jakieś tam zewnętrzne niebezpieczeństwa. Dlaczego o tym mówię? Bo w różnych ideologiach współczesnych pojawia się ten element zastraszenia. Zastraszenia jakimiś globalnymi katastrofami, dlatego musimy przeorganizować się ustrojowo. I co się stało? No tutaj pierwszymi takimi jakby pasami transmisyjnymi, dobrymi do stworzenia takiego przekazu propagandowego, były autorytety lokalne. To był właśnie najlepszy środek oddziaływania na ludność podbitą. To byli jacyś szamani, magowie, kapłani, którzy nie dość, że mieli władzę duchową, tak, autorytet, środki przekazu, to jeszcze mogli ten przekaz w ogóle wzbogacić w pierwiastek religijny, że oto nowa władza też pochodzi od Boga, jak czy jakichś bogów i należy jej się boska cześć. I ten model państwa opresyjnego, z monopolem przymusu, eksploatacyjnego, centralistycznego, praktycznie on trwał przez całe wieki. No, oczywiście pewnym narodom udało się ten model zrewidować, przekonstruować w kierunku odejścia od autorytaryzmu w stronę wolności. I myślę, że to były te społeczeństwa, te narody, w których udało się prawo stanowione oprzeć na twardym fundamencie praw naturalnych. Na dodatek sądzę też, że to były te społeczeństwa, które miały jakiś straszak na władzę, tak powiedzmy w skrócie. W myśl tego powiedzenia Thomasa Jeffersona, że jeśli w jakimś państwie władza boi się obywateli, to tam jest wolność. Jeżeli jest odwrotnie, obywatele boją się władzy, tam jest tyrania. A więc takimi instrumentami może być to, co współcześnie nazywamy narzędziami czy instrumentami demokracji bezpośredniej, ale rzeczywistej, nie jakiejś fasadowej. To nie jest demokracja przedstawicielska. No, może to były też takie straszaki jak no, powszechny dostęp do broni w niektórych krajach, gdzie społeczeństwa no, miłujące wolność są też przywiązane właśnie i do tej tradycji, jak społeczeństwo amerykańskie, czy nawet Szwajcaria, tam jest też duże nasycenie bronią, no władza musi się bać społeczeństwa.
To jest oczywiste, Jefferson miał rację. Etatyzm jest zarazą, dlatego że jeśli uznamy, a to jest wysoce prawdopodobne, że państwa właśnie powstawały jako takie opresyjne narzędzia eksploatacyjne, to etatyzm jest czymś w rodzaju takich odrastających pędów z tych trujących korzeni, właśnie tego pierwotnego modelu państwa. Nam się wydaje, że państwo nas broni. Byśmy dali sobie wmówić, że państwo działa dla naszego dobra. Kierujemy się po tę opiekę do państwa, ale bardzo często wpadamy w pułapkę. Oczywiście ja nie mówię o wszystkich krajach, bo jeszcze raz zaznaczam, niektórym krajom, niektórym narodom udało się przerobić po prostu ten wynalazek z zamierzchłych czasów, wynalazek jednak opresyjny i eksploatacyjny. Jasne, dziękuję Ci. No, czyli generalnie etatyzm jest to upaństwowienie, czyli podejmowanie decyzji. Nie my podejmujemy, tylko ktoś za nas tą decyzję podejmuje. No i de facto sprowadza się do czegoś takiego, do modelu po prostu krów hodowlanych, tak? No bo w teorii oni się nami opiekują, no na tyle się opiekują, na ile chcą pozyskać mleko albo mięso, a jeżeli się nie da, no to po prostu te krowy są eliminowane i koniec. Jeszcze wspomnijmy o jakby bocznych gałązkach tych odrastających pędów etatyzmu, czyli właśnie o tych podobnych zarazach. No, jeżeli mamy etatyzm, to jego taką nieodłączną córą jest biurokracja. Jak mamy biurokrację, to mamy też korupcję, mamy też nepotyzm, mamy wraz z etatyzmem przecież cały ten silnik, który umożliwia jego istnienie, finansowanie, czyli budżetową redystrybucję dochodów państwa, tak? I na jej bazie cały model państwa socjalnego. Pamiętajmy, że etatyzm jest takim łatwym, lepkim podłożem do wykorzystania przez różne chore ideologie. Przecież etatyzm w XX wieku umożliwił rozwój i trwanie faszyzmu, trwanie komunizmu. To są właśnie ideologie, które wymagają rozbudowanych struktur państwa, rozbudowanej biurokracji, rozbudowanego aparatu kontroli. Tak więc no, teraz jesteśmy zagrożeni też innymi ideologiami, jak choćby klimatyzmem, tak? To są te ideologie głoszone tutaj między innymi przez Harariego, przez Klausa Schwaba, w których człowiek jest skrajnie po prostu podporządkowany właśnie takiej globalnej strukturze i zastraszony katastrofą, tak? Katastrofą klimatyczną, katastrofą takich zagład, jak chociażby pandemia, która ma powracać tam w kolejnych jakichś swoich wydaniach. Także to są właśnie te podobne zarazy, które są powiązane z etatyzmem, albo po prostu na nim żerują. Dobra, takie pytanie, czym się różni interwencjonizm od etatyzmu? Czy interwencjonizm jest narzędziem etatyzmu, czy to jest jakiś odrębny twór konkurencyjny do etatyzmu? Interwencjonizm jest, jak sama nazwa wskazuje, działaniem doraźnym, nazywany bywa regulacjonizmem. Pierwotnie interwencjonizm dotyczył tylko sfery gospodarczej, czyli jest to aktywna polityka państwa, polityka gospodarcza, w której państwo chce wpływać na procesy rynkowe. Taka była pierwotna definicja. Podobnie pierwotna definicja etatyzmu również dotyczyła sfery gospodarczej, gdzie państwo o własności mieszanej, czyli państwowo-prywatnej, próbuje oddziaływać na przedsiębiorstwa prywatne, coraz bardziej je kontrolować, a także tworzyć przedsiębiorstwa oparte wyłącznie na kapitale państwowym. I interwencjonizm był działaniem doraźnym. Tak jak powiedziałem, to była doraźna ingerencja. Natomiast etatyzm to jest pójście o krok dalej, gdzie państwo uznaje, że te działania, które podejmowało niejako z doskoku, warto jest realizować systematycznie i zaczyna tworzyć
agencje, fundusze, banki państwowe jakieś, tworzyć całe struktury urzędnicze. Takim dobrym obrazem, żeby sobie poukładać interwencjonizm i etatyzm, no myślę, że jest znany nam w większości serial Kariera Nikodema Dyzmy, oparty na kanwie powieści Domęgi Mostowicza pod tym samym tytułem, gdzie jest taka scena, jak tytułowemu bohaterowi, taki właściciel tartaku, trochę kombinator, trochę taki nazywany w okresie przedwojennym obywatelem ziemskim, funkcjonowało takie określenie, niejaki Kunicki, Welkunik, podsuwa pomysł, jak rozwiązać problem chłopskiego zboża. Chłopi mieli problem ze sprzedażą zboża, cena była za niska, nie było gdzie sprzedać. No więc Kunik zaproponował, że przecież państwo może to skupić po nieco wyższej cenie, zmagazynować to zboże u chłopów, a potem, no, jak przyjdzie koniunktura, to może lepiej sprzedać, jak nie, no to może i nie lepiej, ale jakoś ten problem zostanie w ten sposób rozwiązany. I to jest interwencjonizm. No teraz akurat mamy problem również ze zbożem. Tam zdaje się 5 milionów zalega w magazynach. No więc państwo już znowu wpadło na pomysł bardzo stary, właściwie nie wpadło, tylko wyciąga go gdzieś tam pewnie z książki Domęgi Mostowicza. Kariera nikodemadyzmy, będzie skupować zboże, a czy sprzeda go korzystniej, czy utopi część publicznych pieniędzy w tym, to nieważne. No, narobiło bigosu i teraz interwencjonizmu ciąg dalszy. No ale pomysł Kunika, wracając do tego przykładu z kariery nikodemadyzmy, tak się spodobał, że w kręgach rządzących, że postanowiono zbudować instytucję, która cały czas będzie się tym zajmować, czyli tak zwany bank zbożowy. No i potworzono etaty, i to już jest etatyzm. Do momentu stworzenia tego banku zbożowego to mamy obraz interwencjonizmu, a tu mamy obraz etatyzmu. No, słuchaj, świetne wytłumaczenie. W ogóle, tak mówiąc na marginesie, to uważam, że Dołęga Mostowicz powinien dostać Nagrodę Nobla. On No, był niestety, genialny. on był genialny, tylko są dwa problemy. No, Nagrody Nobla nie przyznaje się osobom, które nie żyją, to jedna rzecz. A drugi problem to jest taki, że Nagrodę Nobla przyznają etatyści. No No i właśnie, no właśnie, dlatego no. tak, na pewno by mu tego nie przyznali. No. Powiedz mi, skąd się bierze etatyzm? Czy to według ciebie jest proces naturalny? Czy to zjawisko jest immanentną cechą właśnie społeczności ludzkich? Wiesz, to jest właśnie po pierwsze kwestia tego, o czym mówiłem wcześniej, tego błędnego założenia, że państwo powstało dla naszego dobra i my ufamy, że wszystko, co robi państwo, właśnie cały czas robi zgodnie z tą misją. Człowiek, znaczy jest takie powiedzenie, bo tak, z jednej strony tutaj trzeba spojrzeć, mówiąc o etatyzmie, na społeczeństwo jako całość, społeczeństwo podległe rządzącym. Dlaczego społeczeństwo kieruje się o pomoc do państwa? No i z kolei właśnie dlaczego rząd jest etatystyczny, ma skłonności etatystyczne i po prostu jaki ma w tym interes, krótko mówiąc, rządzący, jaki mają w tym interes. I tutaj należałoby sięgnąć do nawet kwestii bezpieczeństwa. Do kwestii bezpieczeństwa. To jest taka nasza najsilniejsza potrzeba, która na przykład w tej słynnej piramidzie Maslowa jest zaraz nad tym, co jakby najbardziej nas ogranicza w życiu, potrzeby fizjologiczne, ale potrzeba bezpieczeństwa. To problem polega na tym, że ludzie bezpieczeństwo rozumieją różnie. No, jeżeli przyjmiemy, że już abstrahując od różnic w tych, czy słuszności tych koncepcji w ogóle genezy państwa, jeżeli jednak przyjmiemy, że ta obietnica, że państwo zapewni nam bezpieczeństwo, pierwotna obietnica, i że ona dotyczyła, no i tak powinno raczej być, bo tak było, że wyeliminowanie zagrożeń, które przerastają indywidualne możliwości samoobrony ludzi, czy w jakichś mniejszych grupach, czyli wyeliminowanie zagrożeń ze strony agresorów zewnętrznych,
próbujących napaść, podporządkować sobie społeczeństwo, no, czyli ta wojskowość, wojsko, domena naturalna, domena państwa, byśmy powiedzieli. No, trzeba zapewnić ład, żeby w jakiś skoordynowany, synchroniczny sposób móc się bronić. No to potrzebne jest bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości. To są naturalne funkcje państwa, ale ludzie są wygodni. Ludzie rozumieją niektórzy bezpieczeństwo szerzej, że państwo powinno im zapewnić także uwolnienie ich od wszelkich trosk, od wszelkich lęków, wszystkiego, czego się boją. Ludzie są wygodni też, bo w swoich działaniach wolą się podzielić ryzykiem z innymi. Nie obarczać siebie, nie obarczać swojego majątku, kapitału, obarczyć innych. Więc szukają takich możliwości, żeby skorzystać z instytucji i środków publicznych, ale właśnie tutaj jest kwestia tego bezpieczeństwa. I ja bym jeszcze właśnie, przypomniała mi się uwaga Freuda, która, no, myślę, że wiele osób zna tą jego opinię. Ona gdzieś tam też krąży w internecie, że większość ludzi boi się wolności, ponieważ wolność niesie ze sobą odpowiedzialność, a to ich przeraża. On powiedział, że większość ludzi, no ja mam nadzieję, że to jest większość jego pacjentów tylko, czy pacjentów jego kolegów, którzy się przewinęli przez gabinety psychiatryczne, że on nie prowadził jakichś badań szerszych zakrojonych na swój kraj czy inne kraje, bo jeżeli to by była większość wyposażona w instrumenty demokratyczne, no to jaki jest los mniejszości, która jednak wysoko ceni sobie wolność i chce sam stanowić o sobie. Więc ludzie, dla których odpowiedzialność, to, że oni mają być samodzielni, których to przeraża, to jest takie osamotnienie w przestrzeni, oni dążą do tego, żeby ktoś od nich tę odpowiedzialność przejął w zamian za wolność. Oni zdeponują wolność i za tego depozytariusza najwłaściwszego uważają państwo. Uważają, że państwo będzie w tym uczciwe, no bo państwo tworzy prawo, więc państwo jest sprawiedliwe. W ogóle nie przychodzi im do głowy, że rządzący tworzą bardzo często prawa krzywdzące dla obywateli, a korzystne dla jakiejś wąskiej grupy. I nie wiem, skąd ten mit taniości państwa. Państwo czasem, instytucje publiczne, które realizują jakieś inwestycje, realizują je po taniości albo dotują pewne przedsięwzięcia, obarczając, jak wiem, no, sektor prywatny, tak? Przez co ten sektor prywatny może być droższy. No. Także być może dlatego. Więc tutaj mamy taką próbę jakby podporządkowania się państwu, zdeponowania swojej wolności, ucieczki z powodu tego lęku. Państwo robi na nas wrażenie skutecznego w działaniu, pod wpływem właśnie, skąd to się bierze, no jakieś przede wszystkim wielkie inwestycje. Nam się wydaje, że sektor prywatny nie podoba takim inwestycjom jak budowa autostrad, jakichś wielkich hubów komunikacyjnych, jakichś tam tuneli podwodnych i tak dalej, że to musi zrobić państwo, że nawet skoordynowane działania samorządów tego nie udźwigną. Ale przecież pamiętajmy, że państwo nie ma żadnych własnych środków, działa jedynie w oparciu o podatki. I teraz podatki, nieważne czy oparte na wyższych, czy na niższych stawkach, no wolelibyśmy, żeby to były niższe stawki, ale zawsze jednak działa tylko w oparciu o jakiś procent tych wielkich środków, które mimo wszystko jednak, mimo tych stawek podatkowych, są po stronie sektora prywatnego. A więc potencjał jest po stronie sektora prywatnego, a nie po stronie państwa. I tutaj przecież badania Savasa, o których ja piszę w książce, w dwóch rozdziałach, to był taki człowiek, który, no, znany tobie na pewno, może nie znany wszystkim naszym słuchaczom, który od 1900, Emanuel Savas, od 1969 roku prowadził przez 20 lat badania, obserwacje porównawcze efektywności działania przedsiębiorstw publicznych, wykonujących usługi publiczne, i efektywności przedsiębiorstw prywatnych. I w większości, kolosalnej większości przypadków,
we wszystkich niemal sektorach przeważała ta efektywność jednostek prywatnych. Więc państwo wcale nie jest ani tańsze, ani nie jest efektywniejsze od sektora prywatnego. Natomiast czy ty mnie pytasz tylko, dlaczego ludzie, tak? Dlaczego Tak, ludzie? tak. Dlaczego ludzie właśnie, wiesz, tak jakby oddają się w te ręce państwa? No już powiedziałeś, tak, że po prostu nie chcą być wolnymi i odpowiedzialnymi, tylko właśnie wolą tak jakby wymienić tą swoją wolność na złudną opiekę. Ja może tutaj bym opowiedział swoje doświadczenie, kiedy byłem nastolatkiem, to był okres PRL-u. Ja miałem chyba 16 albo 17 lat i pan, który nam wykładał WOS, prowadził lekcje z WOS-u, pewnego dnia powiedział, że omówi inne systemy społeczne niż socjalizm, który mamy w Polsce. No i rzeczywiście tam mówił o kapitalizmie, o różnym tam totalitaryzmach i takich innych rzeczach. I również wspomniał taką koncepcję państwo stróżem nocy, że państwo pilnuje tylko i wyłącznie porządku, broni się od wewnątrz i od zewnątrz, jeżeli chodzi o przestępstwa, resztę pozostawia obywatelom. Cała klasa tych 16-latków, 17-latków po prostu stwierdziła, że to jest bardzo głupi pomysł, tak? Znaczy, ja uważam, że myśmy w ogóle nie byli przygotowani. To była chyba pierwsza lekcja taka właściwa, od której w ogóle trzeba by było zacząć, wiesz, od istoty systemu społecznego, do czego on służy, skąd on się bierze. No przecież to, co Rousseau mówi, że to jest jakaś umowa społeczna, nikt z nikim się nie umawiał. Ja uważam właśnie, że koncepcja najsilniejszego, który daje reszcie po mordzie, to właśnie on ma władzę i tyle, tak? Jak można powiedzieć, że państwo broni swoich obywateli na przykładzie na przykład hitlerowskich Niemiec, kiedy wysłało 10 milionów Niemców na front, tak? Nie wiadomo po co, po jaką cholerę, tak? No, czy bo sobie jakiś idiota ubzdurał, no i wywołał wojny i miliony ludzi zginęło, tak? Także, no, tak myślę, że to jest... Ludzie, raz to jest cecha wewnętrzna, no bo jak się rodzimy, to mamy rodziców, i potem tak jakby jest ta projekcja rodziców, opiekunów na państwo, że to jest tak jakby naturalny opiekun piętro wyżej. Także tak, no, tak mi się wydaje, że tak to funkcjonuje. A dwa, to jest czynnik kulturowy, że nikt młodych ludzi nie uczy właśnie, bo rodzice w gruncie rzeczy, jeżeli państwo wychowuje dzieci, a oni mają zapewniony ZUS, to nie są zainteresowani, żeby dzieci były dobrze wyuczone, żeby ewentualnie dzieci się opiekowały nimi na starość, tak? Czyli tak jakby, no bo państwo się będzie opiekowało, to w zasadzie i stąd wydaje mi się, że pośrednio się bierze również kryzys demograficzny, że ludzie nie chcą mieć dzieci. Dokładnie, Tak, dokładnie. czyli tak, no mówiliśmy o etatyzmie, że generalnie on nie jest efektywny. Natomiast bardzo wielu ludzi, znam z własnego doświadczenia, którzy byli libertarianami, w momencie, kiedy dostają dobrą propozycję pracy na etacie, to stają się natychmiast etatystami. No takie dwa słynne przykłady to jest były prezes Unii Polityki Realnej Stanisław Wojtera, który jak został prezesem polskich portów lotniczych, no to w tym momencie powiedział, że tak, trzeba wykończyć lotnisko Modlin, bo wszystko powinno być w rękach państwa, bo jedynie państwo potrafi sprawić, żeby te porty lotnicze dobrze działały. Także tak to wygląda. Powiedz mi, czy jest jakaś możliwość blokowania, bronienia się przed etatyzmem? Oczywiście, że jest i ja o tym piszę w jednym z końcowych rozdziałów. Oczywiście ja nie zamykam sprawy. Ja chciałbym, żeby ta lista propozycji, którą ja tam zgłosiłem, wydłużyła się, żeby nasi słuchacze, nasi czytelnicy zgłaszali jeszcze jakieś uwagi. Natomiast to, co ja uważam za kluczowe, po pierwsze, no, trzeba zdecentralizować finanse państwa. I tutaj warto by było pójść w kierunku takim, w jakim funkcjonuje Szwajcaria, model szwajcarski,
Może warto byłoby się pokusić o taki model, który lansuje od kilku lat znany polski publicysta Stanisław Michalkiewicz, i o tym warto by było też za chwilę kilka słów powiedzieć. Na pewno trzeba też ograniczyć konstytucyjnie kompetencje rządu i także środki, z jakich może korzystać. Po prostu ustalić konstytucyjnie stosunek wydatków rządowych do PKB. To jest miara na całym świecie etatyzmu. Ile procent poszczególne państwa mają wydatków rządowych do swojego PKB? I to jest badane. To jest badane w rankingach światowych. Także Szwajcaria tam jest na, zdaje się, czwartej pozycji w Europie, tak? A to jest 32% chyba PKB. A nie pamiętam w tej chwili, bo może się pomyliłem, a na dziewiątym na świecie. Na dziewiątym na świecie, czyli to są bardzo niskie wydatki. No, należałoby edukować szeroko społeczeństwo, począwszy od młodzieży, na temat szkodliwości właśnie interwencjonizmu państwowego, a przede wszystkim etatyzmu, no i tych wymienionych tutaj przeze mnie i opisywanych szerzej w książce, podobnych zaraz, w cudzysłowie. No ale Podobnych zaraz, słuchaj, takie także pytanie. dosłownie. I jeszcze dokończę tylko z tych punktów, to jest bodajże piąty punkt, propagowanie, popularyzowanie lokalizmu. To jest O. taki nurt, który przeciwstawia się masowemu traktowaniu społeczeństwa i postuluje właśnie odejście od centralizmu w kierunku zwiększenia kompetencji samorządu terytorialnego na podobny wzór, jak to jest w Szwajcarii i bardzo blisko tego modelu, który proponuje właśnie Stanisław Michalkiewicz. Bardzo ciekawe. Jasne, tutaj ja kiedyś się spotkałem z badaniami Jarosława Romańczuka, to jest Białorusin polskiego pochodzenia, który nawet był kandydatem na prezydenta, a teraz już nie mieszka na Białorusi, mieszka w Kijowie, bo musiał uciekać z tego kraju. On robił taki przegląd badań naukowych i właśnie tam wyszło, że w momencie, kiedy 25% jest zabierane w podatkach, to wtedy kraj się rozwija. To znaczy, jeżeli właśnie są organizacje, czyli takie jak państwo, i zabierają tam około 24,6% ludziom i dają to do redystrybucji, czyli coś tam budują, w coś tam inwestują, to wtedy jest rozwój kraju. Jeżeli to jest więcej albo mniej, no to niestety tego rozwoju nie ma. No i szczerze powiem, że przekonał mnie do tego, tak jakby właśnie do tej koncepcji on tam się podpierał różnymi materiałami. Zresztą ty też o tym wspominasz, że właśnie to jest 20, znaczy, że to jest jakiś procent PKB i to jest właśnie ten wskaźnik etatyzmu. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za te informacje no, merytoryczne o etatyzmie. Teraz już niedługo będziemy kończyli, ale jeszcze na koniec chciałbym się zapytać ciebie, żebyś opowiedział naszym słuchaczom, jak ty w ogóle podchodzisz do pisania książki? Bo z tego, co się orientuję, zarówno inflacja, jak i etatyzm, to były propozycje tytułów i w ogóle zagadnień do omówienia, wyszły ode mnie. To nie jest tak, że ty jesteś pasjonatem teatru, ty jesteś pasjonatem jazdy konnej, natomiast nie jesteś na pewno, znaczy oczywiście jesteś pasjonatem zagadnień społecznych, ale nie można powiedzieć, że jesteś jakimś pasjonatem właśnie etatyzmu, czy znaczy pasjonatem w sensie naukowym badania etatyzmu albo badania inflacji. Natomiast przyjąłeś te tematy. Książka pierwsza była bardzo solidnie napisana. Ja No, nawet. druga chyba też. Druga jest dokładnie tak samo, tak? Ja właśnie chciałem do tego też przejść, ale w momencie, kiedy czytałem twoją pierwszą książkę, no to stwierdziłem, że bardzo dobrze zrobiłem, że powierzyłem ją komuś, a nie pisałem jej sam, bo po prostu zrobiłeś to lepiej niż ja sam bym to zrobił. I ta książka jest tak samo napisana. Wytłumacz w ogóle, jak właśnie no, dzwoni do ciebie taki Kuban i mówi: Słuchaj, Tomek, nie napisałbyś o etatyzmie. I jakie procesy twórcze, jak ty się zastanawiasz, czy to wziąć, czy nie wziąć, dlaczego ten temat, a nie na przykład o, nie wiem, o krzywiźnie podków końskich i wpływie na to, jak pędzą konie, na przykład. Wiesz co, teatr
granie w teatrze amatorskie to jest taka pasja, to jest taka przyjemność, frajda. Jazda konna to też jest hobby moje od wielu, wielu lat, ale jeśli chodzi o pisanie książek, no tutaj tak mi się przypomniało w tym momencie sprzed kilku dni pytanie jednej pani. Proszę pana, czy każdy może napisać książkę? Jak pan sądzi? Do mnie. No więc ja mówię, oczywiście każdy. Każdy, tylko nie każdy będzie chciał ją przeczytać. Ale wiesz, jeśli chodzi o tą pierwszą książkę, czyli Ukryta nikczemność, kto zyskuje, a kto traci na inflacji, to no, przypomnijmy, ja wcześniej pisałem dużo w internecie właśnie na temat finansów, inflacji, że jest to proceder celowego okradania społeczeństwa, że jest ten podatek inflacyjny, to nie jest żadne zjawisko. No i tam pamiętam, że zauważyłeś mojego bloga ekreskaulatowski.pl i te artykuły, no i zadzwoniłeś do mnie, czy ja nie napisał książki. No i nagle takie zderzenie, wow, no zaraz, ale książka to jest takie poważne przedsięwzięcie, ja nigdy tego nie robiłem, czy ja podołam. No ale ja raczej jestem takim człowiekiem, że ja nie lubię poddawać się. Ja raczej mówię tak, ja się podejmę. Czasem bywa z tym potem bardzo trudno, że przychodzą jakieś załamania, że jakieś zadania nowe okazują się naprawdę bardzo trudne, ale z kolei jest mi głupio się wycofać. Ja jak już coś robię, to staram się zrobić to naprawdę solidnie. Tutaj też przy pisaniu tych książek podpieranie się źródłami, tak? Ja nie chcę, żeby to były, bo no, mówimy o bardzo poważnych rzeczach. I ja nie chciałbym, żeby to były jakieś tam, ktoś uzna, że to moje jakieś tam fantasmagorie, dywagacje, to są tylko moje opinie subiektywne. Wobec tego, proszę bardzo, podpieram się jakąś literaturą, podpieram się badaniami, podaję źródła. Najpierw jest taki etap gromadzenia danych. Potem jest kryzys, szukanie weny twórczej. Tak, żeby coś ciekawego z tego wyszło, żeby to było trochę takie, nie takie suche pisanie, tylko troszeczkę z nutką sensacji, taka powieść ekonomiczno-sensacyjna, może nie powieść, ale jakaś taka tego typu pozycja. No to trochę trwa. No i jak już się zabieram za pisanie, no to nie jest pisanie, tak ktoś mnie zapytał też ostatnio, a ile to miesięcy trwa napisanie takiej książki? No, jak to obliczyć? No bo ja robiąc wiele różnych rzeczy i zawodowo jeszcze tam no, prywatnie, spraw rodzinnych, nie mam tak wiele czasu, no to ta książka ostatnia, pomijając ten etap wstępny gromadzenia informacji, czy ten kryzys twórczy najpierw, który jest, zanim siądę i będę pisał, no to są wieczory i weekendy. No to 7 miesięcy wieczorów i weekendów. Ale jeszcze jest taka cholera, że w trakcie pisania natrafiam na różne ciekawe źródła inne. I ta książka tak naprawdę to mogłaby mieć 400, 500 czy 600 stron, ale Kubań powiedział, że góra 200. Góra 200. Tak, Tak, taki bo... problem był właśnie z pierwszą książką, bo mogłyby powstać kolejne części i 100. Ja tu mogłem na przykład posiłkować się przykładami różnych bzdurnych inwestycji, które gromadzę też tak hobbystycznie. Zbieram sobie takie bodaj najgłupsze inwestycje na świecie właśnie ze środków publicznych, wydawanych lekką ręką, tak? No, ale chciałem, żeby ta książka była taka, przynajmniej ta pierwsza część, bo może będzie następna za jakiś czas, ponadczasowa, żeby tutaj pokazać mechanizm, skąd to się bierze, jakie mogą być właśnie zgubne skutki, jak to zablokować. Zwróć uwagę, no, zmieniono definicję, to tak jak z inflacją. Zmieniono definicję. W tej chwili etatyzm to już nie jest obszar gospodarczy, tylko to jest po prostu nadrzędność interesu państwa nad interesem jednostkowym i grupowym społeczeństwa. Czyli gdzie zostaje postawiony człowiek? Przedtem mówiło się, że państwo jest dla człowieka, a w tej chwili państwo jest ponad człowiekiem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jest takie modne, bardzo niebezpieczne, trujące słowo państwowiec.
Państwowiec, to ma być komplement, że czy, no, nie wiem, w mowach pogrzebowych, pożegnalnych mówi się o kimś, był państwowcem. To brzmi jak patriota, ale kim jest państwowiec? No, na przykład w słowniku języka polskiego Witolda Doroszewskiego państwowiec to jest ktoś, kto uznaje nadrzędność państwa jako formy organizacji nad każdą inną formą organizacji życia społecznego. Czyli kto to jest? To jest etatysta. To jest etatysta. No, A w ładnie wyższej się nam formie. sprzedaje jako taki prawie patriota, ale przecież nie mylmy państwa, systemu państwowego, który, przepraszam za słowo, może być skurwysyński, z ojczyzną, z krajem, z patriotyzmem. A tu zaczyna się mieszać te pojęcia. Jasne. Czyli no, w sumie tak, trzeba patrzeć, jak się pisze, rozumiem, żeby ktoś to przeczytał, ale wydaje mi się, że to, co nas charakteryzuje właśnie wydawnictwo Paferę i autorów, którzy podejmują się pisania, to jest właśnie ta ponadczasowość, to jest pokazywanie tych mechanizmów, no bo to jest chyba najważniejsze. W momencie, kiedy ludzie właśnie te mechanizmy pojmą, no to być może coś się zmieni, tak, że właśnie przestaną wymieniać tą swoją chęć złudnego bezpieczeństwa na oddanie wolności, tak? Realne oddanie wolności, żeby ktoś za nas decydował. No, bardzo chętnie z tobą też porozmawiam, może w następnej rozmowie na temat tych bzdurnych inwestycji, to proszę się przyszykuj, dobrze, bo chętnie byśmy za jakiś czas, nie wiem, może 2-3 tygodnie porozmawiali na ten temat, a w tej chwili... Myślę jeszcze, Proszę bardzo, tradycyjnie tak. przyhamuję, myślę, że powinniśmy rozwinąć, no teraz już jest mało czasu, to co poruszyłeś i to co ja tylko zasygnalizowałem w punktach, właśnie jak Szwajcaria radzi sobie, na czym polega ta suwerenność fiskalna kantonów szwajcarskich, bo tam 70% środków publicznych jest w dyspozycji samorządu terytorialnego. 40% to kanton, 30% gminy. Rząd jest osadzony tylko w 30%. I to jest świetne. I to chętnie bym o tym porozmawiał. No i o tej koncepcji Stanisława Michalkiewicza, a może on sam zechce o tym opowiedzieć. To Okej, jest jeszcze zapytamy. bardziej kapitalne niż rozwiązanie szwajcarskie. No tak, dla reklamy powiem, że jest to szeroko opisane właśnie w mojej książce w jednym z końcowych rozdziałów. Jasne. Bardzo Ci dziękuję za te Dziękuję wszystkie również. informacje. Państwa zachęcam do zapoznania się z książką Etatyzm i podobne zarazy autorstwa Tomasza Janusza Ulatowskiego. I tutaj może się uda jeszcze raz pokazać tą okładkę i może tak, bo jest dosyć Jeszcze duży troszkę kłopot, żeby poruszę. ją pokazać. O O, teraz, teraz jeszcze troszkę mignęła do nam. W każdym przodu. razie jest tu pies z odrąbaną łapą, który łasi się do człowieka, który trzyma za plecami siekierę, którą to odrąbał tą łapę. Także to jest jak Ale zwykle symboliczna okładka nasza, to jest paferowska. tylko symbolika, a tak naprawdę chodzi o to, co jest w środku, czyli o oryginalną grafikę Banksiego, która pojawiła się kilka lat temu na jednej z kamienic paryskich, gdzie stoi człowiek w garniturze, ukrywający z tyłu piłę, trzymający kość, wręczający ją, no, pokazujący ją psu, bo może nie tyle dający, co pokazujący ją psu, a tak naprawdę jest to kość, którą wcześniej temu psu odpiłował prawdopodobnie. No, miejmy nadzieję, że robił to w znieczuleniu i w narkozie dla tego psa, ale to jest kapitalny obraz ilustrujący redystrybucję dochodów państwowych, model państwa socjalnego, oszukańczy model państwa socjalnego, bo przecież wyzysk tak naprawdę. No i też jednocześnie ilustracja symboliczna całego etatyzmu. Myśmy nie chcieli tego umieścić na okładce, żeby nas ktoś nie posądził i żeby nam Banksy sprawy nie wytoczył, tak? O taką bezprawną reklamę, ale ja ostatnio w internecie znalazłem strony internetowe, które na potęgę handlują grafikami Banksiego. Nie sądzę, żeby go pytały. No, Banksy musiałby się w ogóle po pierwsze ujawnić, a jest to Ujawnić, tak. jego takim clue jakby działania jest ta anonimowość, tak? A gdyby się ujawnił już nawet, to musiałby popłacić horrendalne rachunki za, no,
tak jak niektórzy zarzucają mu, wandalizm przestrzeni publicznej, bo maluje, gdzie popadnie, nie pytając nikogo o zgodę, taki O zgodę. Zorro Tak. artystyczny. Słuchaj, no bardzo ci serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam na śledzenie informacji na stronie Pafere i jeżeli znajdą Państwo czas, to jakiś kolejny czwartek, być może to będzie 11, być może 18 kwietnia, będzie spotkanie autorskie niedaleko Dworca Gdańskiego w księgarni Multibook z autorem książki Etatyzm i podobne zarazy, Tomaszem Januszem Ulatowskim. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również Dziękuję Państwu. również. Dziękuję Państwu.